Mieszkańcy Krakowa i Kazimierza wieku XV z pewnością nie przypuszczali, że czasy, w których przyszło im żyć, zapiszą się w historii jako szczęśliwy wiek Krakowa. Właśnie wtedy Bóg ubogacił Kraków i Kazimierz, jeszcze wtedy dwa oddzielne miasta, kilkoma wybitnymi dla Kościoła ludźmi. Wśród nich byli m.in. błogosławiony Michał Giedroyć, święty Jan Kanty, święty Szymon z Lipnicy, błogosławiony Izajasz Boner i Stanisław Kazimierczyk. Mówiono o nim apostoł Eucharystii, czciciel Matki Bożej, kaznodzieja, który Słowo Boże wiernie objaśniał. Błogosławiony Stanisław Kazimierczyk na wielu obrazach, jak również wiele jest takich rzeźb, które przedstawiają go z księgą. I to nie jest przypadek, że jest malowany z księgą. To wynika z duchowości i błogosławionego Stanisława Kazimierczyka, i z duchowości kanoników regularnych, ponieważ kanonicy regularni od zawsze byli nazywani ludźmi księgi, a nawet pożeraczami ksiąg. I błogosławiony Stanisław Kazimierczyk był również człowiekiem, który zgodnie z zasadami życia kanoników regularnych spędzał bardzo dużo czasu nad lekturą świętych ksiąg. Można się zastanawiać, jakie to księgi są namalowane na obrazach z błogosławionym Stanisławem Kazimierczykiem. Najprawdopodobniej jest to przede wszystkim Pismo Święte. W duchowości devotio moderna, czyli w typowej duchowości kanoników regularnych, najważniejszą księgą była Ewangelia. Dlatego, że nie było możliwości naśladowania Chrystusa bez znajomości życia Jezusa Chrystusa. Dlatego w życiu kanoników regularnych Ewangelia była w centrum. Stanisław Kazimierczyk, syn prostego człowieka, jednocześnie rajcy z Kazimierza, zapragnął świętości i rzeczywiście znalazł środowisko, znalazł klimat. Przede wszystkim klimat Uniwersytetu Akademii Krakowskiej, jak wtedy mówiono. Klimat, który tworzyli profesorowie tak wielcy jak Jan Kanty. Klimat, który tworzyli też inni święci Krakowa. Stanisław Kazimierczyk dąży do świętości bardzo prostą drogą. Drogą, którą wyznacza devotio moderna. Duchowość dla ludzi prostych, oparta o Pismo Święte, oparta o sakramenty, przede wszystkim o Eucharystię. Wspaniałe księgi, które kryją po dziś dzień biblioteki klasztorne, pokazują, na czym bazowało to życie duchowe. Traktaty devotio moderna, ale też Biblia. Biblia tłumaczona już powoli na języki narodowe, jeszcze czytana w klasztorach po łacinie. Duchowość, która wyrasta z bogatego życia miasta Krakowa. Tu u Bożego Ciała rozwijają się wspaniale bractwa. Bractwo Bożego Ciała, które troszczy się o kult Eucharystii. Trudno się dziwić, że święty Stanisław wchodzi w ten klimat i korzysta z tego wielkiego dobra, jakie tutaj powstało, jakie tutaj się zrodziło. Stanisław Sołtys, zwany Kazimierczykiem, przyszedł na świat 27 września 1433 roku. Pochodził z rodziny mieszczańskiej, zamieszkałej na Kazimierzu. Jego ojciec, Maciej, rzemieślnik, przez wiele lat przewodniczył sądom miejskim. Mieszkańcy Kazimierza postrzegali ojca Stanisława jako człowieka rzetelnego i na wskroś uczciwego. Matka Jadwiga była niezwykle pobożną kobietą. Całe życie rodziny Sołtysa ściśle wiązało się z parafią i Kościołem Bożego Ciała na Kazimierzu. Właśnie w tej świątyni Stanisław, już jako młody chłopak, praktykował kult do Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej. Obserwował tam pracę zakonników, kanoników regularnych, do których później zapragnął wstąpić. Po ukończeniu szkoły przyklasztornej Stanisław podjął studia w Akademii Krakowskiej. Studiował logikę, gramatykę, retorykę, matematykę, fizykę, astronomię, muzykę i teologię. Gdy miał 23 lata, zdecydował się wstąpić do klasztoru Bożego Ciała na Kazimierzu. Na początku odbył nowicjat.
W czasie jego trwania odznaczał się sumiennością i pracowitością. Pomagał w utrzymaniu czystości i w pracach kuchennych. Nie narzekał nawet wtedy, gdy starszym współbraciom czy gościom trzeba było umyć nogi. Stanisław Kazimierczyk urodził się w roku 1433, a więc w kilkadziesiąt lat po przybyciu na to miejsce kanoników regularnych laterańskich, którzy tutaj przybyli ze Śląska w roku 1405. Tutaj został ochrzczony, tu otrzymał podstawowe wykształcenie i przez całe życie pracował i doszedł do świętości. Jest to święty jednej parafii. Okazuje się, że można odnaleźć Boga i świętość i doskonałość właśnie w jednej parafii. I tą parafią jest parafia Bożego Ciała tutaj na krakowskim Kazimierzu. W 1335 roku król Kazimierz Wielki ulokował pod Krakowem miasto, które nazwał swym imieniem. Ówczesny Kazimierz był jakby wyspą otoczoną wodami Wisły i Wilgi. Jak w każdym wówczas lokowanym mieście, tak i tu musiał być rynek z ratuszem i przylegającym do niego kościołem, który miał pełnić rolę kościoła farnego, głównego dla miasta. Legenda mówi, że do podjęcia budowy kościoła skłoniło króla Kazimierza Wielkiego odnalezienie w sposób cudowny hostii wraz z monstrancją, którą złodzieje ukradli z kolegiaty wszystkich świętych podczas oktawy Bożego Ciała, przypuszczając, że jest ze złota. Wkrótce przekonali się o swojej pomyłce i monstrancję wraz z hostią porzucili na błotnistych szuwarach wsi Bawuł. Opatrzność w sposób cudowny wskazała miejsce, w którym ukryty był Najświętszy Sakrament. Na pamiątkę tego właśnie wydarzenia w 1340 roku król Kazimierz Wielki wybudował kościół ku czci Bożego Ciała. Kanonicy ostali się tylko w Krakowie, przy Bożym Ciele. To jest jedyny klasztor kanoników regularnych w Polsce, który nieprzerwanie od czasu założenia do dzisiaj, w którym kanonicy żyją. Mimo że niewielu nas było kanoników, jednak zostali oni wysłani na północ Polski i tam przejęliśmy duszpasterstwo w trzech dużych ośrodkach duszpasterskich, w Ełku, w Gietrzwałdzie, w Sanktuarium Maryjnym i w Drezdenku. Kanoników regularnych w ogóle na świecie jest blisko 3000. Oczywiście skupieni są oni w różnych kongregacjach, konfederacjach. Nasza kongregacja laterańska ma prowincje rozsiane po całym świecie. Jest prowincja brazylijska, jest prowincja argentyńska. Pracują kanonicy na Karaibach, Dominikanie, na Starym Kontynencie, czyli w Europie. Jeśli tak popatrzeć na naszą kongregację laterańską, to te trzy prowincje, brazylijska, argentyńska i polska, mają powołanie i mogą z perspektywą w miarę radosną patrzeć w przyszłość, że następuje rozwój i przychodzą kontynuatorzy ich myśli, ich pragnień. Początki kanoników giną w mrokach dziejów. Pierwsze wspólnoty zaczęły bowiem powstawać u schyłku starożytności, na przełomie wieków IV i V. Jedną z takich wspólnot był klasztor założony przez świętego Augustyna w Hipponie. Żyjący tam kapłani łączyli ascezę i świadectwo życia mnichów z gorliwością apostolską kleru diecezjalnego. Do tradycji tej właśnie wspólnoty odwołują się wszystkie kongregacje kanoników regularnych. W 1059 roku na synodzie laterańskim dokonano reformy życia kanonicznego. Rok ten jest oficjalną datą powstania zakonu. W 1105 roku kanonicy regularni otrzymali parafię na Lateranie, wokół której zawiązała się kongregacja laterańska. W okresie średniowiecza zakon posiadał ponad 2,5 tysiąca klasztorów. W 1544 roku papież Pius IV przyznał kongregacji laterańskiej prymat wśród wszystkich zakonów. Z zakonu kanoników regularnych wywodzi się około 100 świętych i błogosławionych. Między innymi święty Dominik, założyciel Dominikanów, święty Antoni z Padwy, święty Norbert, założyciel Norbertanów oraz 12 papieży i kilkudziesięciu biskupów. I wzniosę ręce w imię Twoje,
Moja dusza syci się obficie, a usta cię wielbią radosnymi wargami. Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań, bo stałeś się dla mnie pomocą i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie. Do Ciebie mnie moja dusza, prawica Twoja mnie wspiera. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Duchowość, dewocjonizm moderny, która tutaj towarzyszy kanonikom regularnym, będącym przy klasztorze Bożego Ciała na Kazimierzu, przyszła z klasztoru w czeskiej Rudnicy, klasztoru założonego przez biskupa Jana Zdrażyc w 1333 roku. I właściwie poprzez ten klasztor, ale później pośrednio poprzez klasztor w Kłodzku, tutaj ta idea się znalazła, ta idea reformatorska. W tym duchu, dewocjonizm moderny, błogosławiony Stanisław Kazimierczyk wychowuje młodzież zakonną, gdzie szczególny nacisk kładzie się na studium Pisma Świętego, lekturę Ojców Kościoła, na realizowanie tej indywidualnej, własnej pobożności, przede wszystkim przez ćwiczenie się w cnotach, rozwijanie cnót. Bowiem dla błogosławionego Stanisława Kazimierczyka zakon jest szkołą cnót. Tu zakonnik przychodzi, tutaj się rozwija i tu dąży do Boga, do osiągania świętości. Jest to praca w cichości, nie na pokaz, ale przede wszystkim, jakby to powiedzieć, dla samego Boga. Bóg jest tym, który widzi, Bóg jest tym, który ocenia. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty sprawiasz, że wierni Twoi godnie Ci służą. Daj nam bez przeszkody dążyć do zbawienia, które obiecujesz przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Zakon opiera swoją duchowość na regule świętego Augustyna. Reguła ta nie należy do najsurowszych. Z umiarkowaniem wspomina o umartwieniu i pokucie. Kanonicy praktykują rady ewangeliczne w życiu wspólnym i służą Kościołowi, angażując się w duszpasterstwo. Zakon nie ma szczególnych dziedzin działania duszpasterskiego. Jest otwarty na każdą formę pracy. Dewizą zakonu, w której streszcza się cała jego misja, są słowa z Dziejów Apostolskich. Cor unum et anima una. Mieć jedno serce i jedną duszę. Tak w życiu codziennym w klasztorach, jak i w posłudze duszpasterskiej Kościołowi. Cechą charakterystyczną każdego kanonika regularnego ma być wiara, nadzieja i miłość przeżywane we wspólnocie. Wszystko w życiu kanoników regularnych ma mieć wymiar wspólnotowy. Szczególną praktyką w życiu zakonu jest wspólnotowe odmawianie liturgii godzin. Kanonicy regularni laterańscy noszą białą sutannę papieską z pelerynką oraz podwójnymi rękawami, gdyż to właśnie ten zakon, gdy jego członkowie zasiadali na stolicy apostolskiej, wprowadził białą sutannę jako strój papieski. Kiedy patrzymy w biografię błogosławionego Stanisława Kazimierczyka, to widzimy, że pełnił w jednym momencie kilka bardzo czasochłonnych funkcji naraz. Był magistrem nowicjuszy, czyli wychowawcą nowicjuszy, był wykładowcą na Akademii Krakowskiej, był zastępcą przeora, zajmował się ludźmi chorymi, prowadził aptekę zielarską. Tych funkcji miał bardzo dużo. Był kaznodzieją przede wszystkim w Kościele Bożego Ciała i był również spowiednikiem. A pomimo tego on zachowywał wewnętrzny pokój i pogodę ducha. Historyk naszego zakonu Ranatowicz pisał o nim, że on był zawsze uśmiechnięty, pogodnego ducha właśnie. Wszystko robił z łagodnym usposobieniem, co świadczy o tym, że pomimo wielości zadań on zachowywał zdrowie i duchowe, i psychiczne, i fizyczne. I dlatego on może być patronem ludzi zabieganych w XXI wieku, ponieważ on znalazł tą receptę, jak pełnić wiele zadań w życiu i równocześnie mieć wewnętrzny
pokój w sobie. Wiele czasu poświęcał modlitwie, dbał o czystość swojego sumienia, zaczytywał się w Piśmie Świętym i dziełach ascetycznych. Wkrótce powierzono mu funkcję kaznodziei i spowiednika. Na jego kazania przybywało wielu wiernych nie tylko z Kazimierza, ale i z Krakowa. W kazaniach odważnie piętnował zło moralne, podkreślał zbawienną wartość Eucharystii, nauczał prawd wiary, sumiennie tłumaczył Pismo Święte, poruszał aktualne problemy parafii i starał się pomóc w ich rozwiązywaniu. Znany był z troski o ubogich i chorych. Jako kapłan regularnie odwiedzał chorych parafian. Przynosząc im Najświętszy Sakrament, podtrzymywał ich na duchu. Dużo światła na przynajmniej jego zewnętrzną sylwetkę rzuciła rekognicja relikwii, czyli otwarcie relikwiarza i rozpoznanie nowe kanoniczne kośćca. Te relikwie, czyli kościec Kazimierczyka, zachowany jest w stanie doskonałym i cały. Był to mężczyzna, który miał około 1,80 m, 1,85 wzrostu, szczupły. W opisie łask uzyskanych za jego wstawnictwem w latach 1489-1490, a więc tuż po śmierci, mamy kilka wizji, w których on pojawia się choremu i chorzy go opisują, jak wyglądał. Objawia się zawsze w stroju zakonnym, z włosami siwymi. Był bardzo poważnego lica. Był dość surowy w wyglądzie, w gestach, w całym sposobie bycia. Musiał też mieć głos, barwę głosu bardzo przyjemną, bo inaczej nie byłby kaznodzieją. Musiał też mieć głos silny. W kościele przecież nie było nagłośnienia. Musiał też odznaczać się pięknem języka. Musiał zarówno pięknie mówić po łacinie, jak i niemiecku oraz polsku. Stanisław Kazimierczyk zmarł w święto Podwyższenia Krzyża 3 maja 1489 roku. Miał wtedy zaledwie 56 lat. Ostatnie chwile swojego życia spędził w klasztornej infirmerii. Niektórzy biografowie twierdzą, że do tak szybkiej śmierci przyczyniły się rygorystyczne posty, umartwienia ciała i nadmierna praca. To wszystko doprowadziło go do skrajnego wyczerpania, które przypłacił życiem. Zgodnie z jego wolą pochowano go pod posadzką Kościoła Bożego Ciała, aby wszyscy mogli go deptać. Pierwsze takie podniesienie tych relikwii nastąpiło w roku 1632, kiedy prepozytem tego klasztoru i tej bazyliki był prepozyt Marcin Kłoczyński. Kiedy w czerwcu 1632 roku dokonano otwarcia grobu i otwarcia samej trumny, okazało się, że doczesne szczątki błogosławionego Stanisława odziane są w kapę i to dla historyków jest ogromny materiał. Sam fakt ubrania doczesnych szczątków kogoś w kapę jest wyrazem wielkiego uznania, czci i przekonania, że osoba, do której należały te relikwie, jest osobą niezwykle wyjątkową i świętą. Biografowie potwierdzają, że król Jan Olbracht był u Kazimierczyka z prośbą o błogosławieństwo przed wyprawą na Turków i bitwą pod Kopestrzynem w 1487 roku. 7 września tegoż roku pokonał Turków, rozbił ich 5000 armię, co było wydarzeniem bardzo wielkim. I ponoć po tym wydarzeniu przekonany król o tym, że był to cud i sprawiony przez Kazimierczyka, sprzyjał klasztorowi do końca życia, o czym świadczą przywileje wystawione przez niego dla konwentu. Stanisław Kazimierczyk dla mieszkańców Kazimierza i Krakowa był osobą niezwykłą i cenioną. Wielu z nich uważało go za świętego już za jego życia. Po śmierci modlono się do niego, aby wypraszał u Boga potrzebne łaski. Wielu modlących się do Stanisława Kazimierczyka otrzymywało łaskę zdrowia i umocnienia w wierze. Stanisław licznymi cudami udowodnił, że wciąż troszczy się o ludzi i nigdy nie przestaje prosić Boga w naszych intencjach.
postaci Kazimierczyka jest dla mnie bardzo widoczne i bardzo ujmujące to, co dzisiaj, do dzisiaj trwa u kanoników, czyli cierpliwość, długo czekał na kanonizację i tak pracował. Pewne ukrycie jego pobożności, jego modlitwy, nigdy się nie starał o jakieś względy zewnętrzne, o aprobatę i poklask, że tak powiem, świata. No i to mu się tak opłaciło ewangelicznie. Te wszystkie cnoty takie ewangeliczne, czyli taka radość wewnętrzna, która jest widoczna dla niego samego i dla ludzi patrzących na to z zewnątrz. One się udzielają innym po prostu i jakoś tak wprowadzają taką łagodność w stosunkach między ludźmi chociażby. Dbałość o innych, o ich życie doczesne, o duszę nie wspomnę, ale o pomoc, o leczenie tych ludzi. Tutaj doświadczamy tego samego, tej samej pomocy od kanoników. No i myślę, że on taki był. Taki, jak i dzisiejsi kanonicy są. Wiele osób zadaje nam pytanie, po co ta kanonizacja średniowiecznego kapłana w XXI wieku? Czy on może coś człowiekowi współczesnemu dać? Z pomocą przychodzi nam papież Jan Paweł II, który w 1980 roku przed grobem świętej Tereski z Lizie powiedział, że święci się nie starzeją, są ludźmi jutra. I właściwie te słowa, które powiedział papież tam we Francji, one stają się proroctwem dotyczącym błogosławionego Stanisława Kazimierczyka. Właściwie w XXI wieku ta kanonizacja jest najbardziej potrzebna człowiekowi. Może nawet bardziej niż w wieku XVI, XVII czy XVIII. Właśnie teraz potrzebuje współczesny człowiek takiego przewodnika. Błogosławiony Stanisław Kazimierczyk przede wszystkim jest współcześnie ceniony za jego niezwykle skuteczne orędownictwo w niebie u Boga. Już w pierwszym roku po jego śmierci przy jego grobie Bóg dokonał 176 niezwykłych uzdrowień. Ludzie otrzymywali niezwykłe łaski. Bardzo łatwo obliczyć, że w ciągu tego pierwszego roku być może uzdrowienie było co drugi dzień. Te uzdrowienia dzieją się po dziś dzień. Pewnie było już ich kilka tysięcy. To świadczy o tym, że błogosławiony Stanisław Kazimierczyk, chociaż umarł ponad 500 lat temu, on jest ciągle żywy i ciągle bardzo skutecznie opiekuje się ludźmi żyjącymi na ziemi, stawiając się u Boga w ich sprawach, trudnościach, chorobach i dzięki jego wstawiennictwu pogłębia się wiara ludzi, dzięki czemu dokonują się również uzdrowienia somatyczne. Czy ludzie otwierają się na szczególne łaski Boże, które są im potrzebne do rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych.